Siema, ja jestem Michał i to jest kanał Po Prostu Klocki, a w dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie kolejny zestawik z LEGO Speed Champions, który premierę miał w tym roku, a jest to 76921 Audi S1 e-tron Quattro, tak dokładnie nazywa się ten samochód, także bez żadnego przedłużania, może omówmy go sobie. Zanim przejdziemy do omawiania jednak samego samochodu oraz kierowcy, który znajduje się w środku, warto zaznaczyć, że dostajemy także włoski dla kierowcy oraz taki oto klucz jako akcesorium. Także bez żadnego przedłużania już, zajrzyjmy do tego samochodu, ale może najpierw jednak omówmy go z zewnątrz. Jak widzicie, od przodu samochód posiada bardzo mocno wysunięty do przodu zderzak, co też pewnie dodaje mu tam jakieś aerodynamiki. Ja akurat na tym za bardzo się nie znam, ale mogę powiedzieć tyle, że naprawdę design tego samochodu wygląda bardzo fajnie, no i bardzo mi się on podoba. Mamy tutaj wielkie logo Audi, co ciekawe, tutaj spora część z tych elementów to są nadruki, niestety nie wszystkie, jednak dalej przeważają naklejki, jednakże pojawia się coraz więcej nadruków, co jest oczywiście na plus. Mamy także wycieraczkę przed przednią szybą, dwa lusterka, bardzo fajnie zbudowane. Swoją drogą, podobnie jak w Fordzie Mustangu, którego ostatnio omawialiśmy, podczas budowania tego modelu zauważyłem naprawdę sporo ciekawych technik konstrukcyjnych, chociaż jednak Mustang miał ich chyba delikatnie trochę więcej. Od przodu z takich minusów to zauważam chyba tylko na masce te dwa study, może można by je jakoś zakryć, ale tak poza tym to samochód wygląda naprawdę bardzo dobrze, zwłaszcza tutaj te wcięcia przy zderzaku, to wygląda naprawdę super. Koła wyglądają w następujący sposób, mamy tutaj logo Audi, podobnie zresztą jak na drzwiach, napis e-tron przy dole, naprawdę dobrze to wygląda, tutaj pewnie są jakieś wloty powietrza, tak przynajmniej mi się wydaje. No i przechodząc do tyłu pojazdu, mamy fajnie zbudowany spoiler, jest on pod takim fajnym kątem, w sensie tutaj mamy takie ścięcie, tutaj również jest ścięcie, no i mam nadzieję, że tutaj będzie to widać, że delikatnie on się u góry tak jakby zwęża, więc wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Od tyłu samochód prezentuje się w następujący sposób. No jedynie szkoda, że nie udało się jakoś zakryć tutaj tych przeźroczystych elementów. No ale myślę, że jest to do przeżycia, nie jest to jakiś wielki minus. Tył samochodu chyba szczerze najmniej mi się podoba, ale i tak raczej tyłu się nie ogląda, raczej on na półce stoi w jakiś ten sposób. Przynajmniej u mnie samochody stoją tak pod kątem do przodu. No generalnie auto to wygląda naprawdę dobrze. Jeszcze tutaj z tyłu na spoilerze mamy napis e-tron, także naprawdę, naprawdę fajnie. No i zajrzyjmy do środka. W środku mamy oczywiście jakieś panele, no i samą kierownicę. Tutaj wyjmę może kierowcę, abyśmy go mogli zaraz omówić. Ok. No i jeszcze tutaj pod rączką kierowcy znajduje się jakiś lewarek. No i tutaj w sumie pytanie, czy jest to imitacja skrzyni biegów, czy bardziej taki hamulec ręczny akurat w ten sposób zamontowany, chociaż jednak chyba bardziej kierowałbym się w stronę skrzyni biegów. Kierowca posiada szary kombinezon z logiem Audi oraz napisem oczywiście e-tron, tak jak wszędzie tutaj w tym aucie. Fajna buźka, zwykły czarny kask, od tyłu również logo Audi. Naprawdę jest to fajna figurka, no ale jak wiadomo, nie dlatego kupujemy zestawy z serii Speed Champions. Reasumując, jest to kolejny świetny zestaw z serii LEGO Speed Champions, ale jak zapewne wiecie, mi większość zestawów z tej serii naprawdę bardzo się podoba i uważam, że nie było jeszcze do tej pory złego zestawu z tej serii. Dajcie znać, co wy myślicie w komentarzu i ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. No i cześć!